Na początek chciałbym zdementować, tutaj oświadczenie takie małe złożyć, że przecież my nie jesteśmy skłóceni. Kto tak powiedział? No właśnie nie wiem, tak piszą. Słuchaj, jakbym miała się przejmować wszystkim, co mnie piszą, to bym nie wychodziła ze szpitala psychiatrycznego. My się znamy od tylu lat, że ho-ho. Jak się czujesz po ostatnich wydarzeniach, bardzo gorących? Których? Przypomnij mi. Piotr Tymochowicz. Wiesz co, dla mnie temat jest zamknięty. Prowokował, obrażał mnie przez 3 lata, podważając wszystko, co jest ze mną związane. Kiedy odpowiedziałam mu dokładnie tymi samymi słowami, on nagle zrobił wielką burzę. Ja się cieszę, że go sprowokowałam, pokazał, że jest chamem i kompletnie nie ma żadnej kultury osobistej. Wyzywa mnie cały czas i tylko o nim to świadczy. Uważam, że jest spalony. W tym momencie już z takim poziomem swojej kultury osobistej z pewnością nie znajdzie pracy w branży politycznej. Uważam, że w ogóle nie powinien mieć racji bytu. Nie można tak wszystkich, nie można się tak wyzywać. To jest niemożliwe. Szczerze mówiąc, jestem w szoku, że on jeszcze nie poniósł żadnej konsekwencji i że może sobie chodzić i na prawo i lewo i wyzywać czy to premiera, czy prezydenta, czy różnych artystów. Jest to z moim zdaniem słabe, a ja mu odpowiedziałam dokładnie jego słowami. On powiedział, że za symboliczną złotówkę powie mi, na czyich kolanach mam siadać, a ja mu powiedziałam, że za darmo powiem, na czyich kolanach ma nie siadać jego żona. On mi insynuował, że jestem lekkich obyczajów, a ja powiedziałam fakty, tylko i wyłącznie prawdę, nic więcej. No tak, ale no włączył się jeszcze Pawelec do tego. Moim zdaniem on się włączył dużo wcześniej, jeżeli wiesz, o czym mówię. No wiem, dokładnie. O dziecku. Dosyć skutecznie się włączył. Tyle. No tutaj... a jeżeli będzie proces? Ale proces już jest. Proces już jest. Pawelec zrobił proces Tymochowiczowi, bo chce się po prostu widywać ze swoją córką. Proszę Państwa, to wcale nie chodzi o to, że ktoś chce zabierać dziecko. I naprawdę nie dajmy się zmanipulować panu Piotrowi Tymochowiczowi. On jest świetnym, cwanym lisem, który wie, w jaką czułą strunę uderzyć, żeby państwo się nad nim litowali. Tutaj nikt nie chce zrobić krzywdy dziecku. Ojciec biologiczny po prostu chce widzieć się z córką raz na jakiś czas. Nie chce być od niej odizolowany i tylko o to walczy. A ja zwróciłam uwagę na problem. Problem, który dotyczy zarówno tego, jak i tego, że mnie obraża facet, który po prostu nie będzie sobie w kaszę dmucha. A już na pewno nie mi. No właśnie. To my sobie tutaj tak siedzimy, wcale nie skłóceni. Bardzo serdecznie. Prosto, prawda, tutaj z Teatru Hilton. Pozdrawiamy telewidzów wideoportalu. Pozdrawiamy.